Zaczęło się na pewno w dzieciństwie, bo mając lat 10, 11, 12, zaczęło się już fotografować aparatami. Pierwszy aparat to Kodak 20 Box, tam będzie stał u góry na półce. I tym zacząłem fotografować. Co się robiło, jakie zdjęcia się robiło? Przede wszystkim z programów telewizyjnych. Pierwsze telewizory w latach, koniec lat 50., początek 60. Bohaterowie filmowi, tak jak Kocis, Zorro, Wilhelm Tell. No i później robiło się z tego odbitki, z tych zdjęć robiło się odbitki, po to, żeby parę złotych zarobić. No takie zdjęcie kosztowało 50 groszy do złotówki. No robiło się tego nocami po 100 i nawet więcej sztuk. No a później no, koło fotograficzne w szkole zawodowej dużo, dużo właśnie robiłem i na tym Kodaku, później na innych aparatach. A po utracie wzroku chęć zobaczenia innych aparatów, na jakiej zasadzie one działają, jak to wygląda, bo skoro już się tego nie widziało wzrokowo, więc trzeba było oglądać dotykowo. A więc, żeby oglądać dotykowo, trzeba było je mieć. No i tak się zaczęło. No i dzisiaj wiem, na jakiej zasadzie każdy aparat pracował, jak pracuje. No i chyba stąd to się wzięło. Także mam wyposażenie całej ciemni, bo pracowałem w ciemni. Pierwszy mój powiększalnik to własnej roboty, częściowo sklejka, częściowo tektura, no i kawałek obiektywu z drucha. Taki był pierwszy powiększalnik. Później była Beta, a troszkę później już był Kodak, który jest do dzisiaj, tylko jest po prostu w garażu, bo nie ma miejsca na to, żeby to trzymać. No i tak to trwa, skoro już się zaczęło, no to trzeba kontynuować, trzeba ciągnąć, a może kiedyś, jak nie córka, to może jakieś muzeum to przejmie i komuś to będzie służyło.